Nie żyje Marian Zagórny, szef rolników indywidualnych Solidarności. Mówimy z Piotrem Rybakiem, który ma na temat tej śmierci najnowsze informacje. Dzień dobry, panie Piotrze, czy nas pan słyszy? Tak, słyszę. Dzień dobry rodakom, dzień dobry wszystkim moim przyjacielom w Polsce i dzień dobry rolnikom. Panie Piotrze, szef Solidarności Rolników Indywidualnych był osobą znaną panu. Pan spotkał się z nim na protestach rolniczych, tak? Tak, panie redaktorze, jeżeli chodzi o Mariana Zagórnego, znaczył się bardzo dobrze. Wspólnie żeśmy organizowali protesty, wspólnie żeśmy organizowali miasteczko, zielone miasteczko z Urzędem Rady Ministrów. Jest to wspaniały, jest mi ciężko się do tego przyzwyczaić. Był to wspaniały człowiek. Człowiek, który walczył w tej chwili o polskie rolnictwo i o polski byt, żeby rolnicy mogli wspólnie gospodarować mądrze, gospodarować i mieć dochody na polskim rolnictwie. Dzisiaj jest to wielka strata. Jest to wielka strata dla narodu polskiego. Jest to bardzo wielka strata dla wszystkich rolników w Polsce. A jak to się stało, że umarł? Czy pan już coś wie? No proszę pana, Marian od dłuższego czasu chorował. Chorował na tak zwaną cukrzycę. I jeżeli chodzi o śmierć, stało się to po prostu wieczorem, kiedy wziął kąpiel. No i więcej rzeczy nie mogę powiedzieć, ze względu na to, że prowadzi prokuratura obecnie dochodzenie, ale była to śmierć naturalna. Panie Piotrze, no niestety jak tylko usłyszałem o tej śmierci, od razu, chyba nie tylko ja, pomyśleliśmy o śmierci tragicznej, o morderstwie na innym wielkim liderze rolników polskich, na Andrzeju Leperze. I teraz tak, czy można powiedzieć, że Zagórny był takim drugim Leperem? Znaczy charakter i jego postępowania podczas protestów, tak, można powiedzieć, że to był Andrzej Leper II. Marian naprawdę był człowiekiem, jak powiedziałem, oddany dla polskiego rolnictwa. Podczas protestów rolniczych dokładnie powiedział nam i mi powiedział Piotrze i tak samo mówił mojemu koledze Marcinowi Bustowskiemu. Tylko radykalizmem możemy cokolwiek w Polsce zmienić dla polskiego rolnictwa. Podczas organizacji protestów rolniczych we Wrocławiu wyrzucili wspólnie całą przyczepę obornika pod drzwi w tej chwili urzędników, którzy działali przeciwko rolnictwu polskiemu. Tak samo w Opolu wylaliśmy gnojowice, bo tylko w taki sposób można było pokazać, że tam ci urzędnicy działają przeciwko polskiemu rolnikowi, przeciwko polskiemu rolnictwu. Dlatego radykalizm w dalszym ciągu jest potrzebny. Ja się bardzo cieszę, że te działania Mariana Zagórnego przeszły na kolegę Marcina Zabustowskiego, a także na mnie, bo ja tak samo działam w tej chwili dla Polski, w sprawie polskiego rolnictwa, Polski, także wszystkich Polaków w całej Polsce, bardzo radykalnie, co niektórzy rodacy mi to zarzucają, że dzisiaj potrzebne w tej chwili chodzenie na miękkich nogach. Nie, nie. Piotr Rybak i Marcin Bustowski będą szli drogą Andrzeja Lepera i drogą już w tej chwili Mariana Zagórnego. Czy wybiera się pan na pogrzeb? On oczywiście, to nawet nie podlega dyskusji i dlatego tym wywiadem, tą rozmową telefoniczną bardzo proszę wszystkich rolników, bardzo proszę wszystkich rodaków, dla których Marian Zagórny był wielką postacią, zapraszamy w tej chwili, żeby go wspólnie pożegnać na ostatnią drogę, pożegnalną drogę pamięci Mariana Zagórnego. Jak powiedziałem, będę uczestniczył w pogrzebie, jestem w ciągłym kontakcie w tej chwili z Marcinem Bustowskim i z rodziną Zagórnego i będziemy wspólnie współorganizować ten pogrzeb. Wiem, że są załatwiane asysty wojskowe, orkiestra wojskowa i z całymi honorami będziemy żegnać Mariana Zagórnego właśnie w Jeleniej Górze.
Dla Telewizji Narodowej wypowiadał się pan Piotr Rybak. Również będziemy pilotowali te informacje i o terminach uroczystości pogrzebowych poinformujemy.